W 1922 roku zakończyły się trwające od trzech lat zmagania polsko-niemieckie o przynależność Górnego Śląska. Punktem wyjścia do porozumienia był zbiór praw międzynarodowych w ramach Konwencji Genewskiej. Oficjalną datą powrotu tych ziem do Polski jest 20 czerwca 1922 roku. Wtedy generał Stanisław Szeptycki wjechał na czele swoich oddziałów na katowicki rynek. Bardzo wiele się zmieniło przez te 100 lat, ale nie zmieniło się znaczenie Śląska. Dla Polski znaczenie Śląska dla polskiej gospodarki. Ślązacy podjęli trzy próby wyswobodzenia się spod niemieckiej okupacji. Powstania miały miejsce w latach 1919-1921. Walki toczyły się między ludnością polską i niemiecką. Był to burzliwy okres formowania się państwa polskiego po zakończeniu I wojny światowej. Pierwsze powstanie Śląskie rozpoczęło się 16 sierpnia i trwało do 24 sierpnia 1919 roku. Drugie powstanie Śląskie rozpoczęło się w nocy z 19 na 20 sierpnia i trwało do 25 sierpnia 1920 roku. Natomiast trzecie powstanie Śląskie rozpoczęło się w nocy z 2 na 3 maja i trwało do 5 lipca 1921 roku. Było ono owocem długoletnich przygotowań, bo pamiętajmy, że to życie kulturalne, polityczne na Śląsku to polskie życie. Było prowadzone jeszcze w XIX wieku. Tu dużą rolę odgrali odgr narodowcy, narodowi demokraci. W odzyskaniu Górnego Śląska swoją rolę odegrał także przeprowadzony 20 marca 1921 roku plebiscyt. Natomiast dopiero na skutek trzeciego Powstania Śląskiego znaczna część okupowanych przez Niemców ziem została przyłączona do Polski. Pozostała część tych ziem, aż do Odry, została przyłączona do Polski dopiero w wyniku rozstrzygnięć kończących II wojnę światową. Plebiscyt na Górnym Śląsku. On ostatecznie sprowokował trzecie powstanie śląskie, ponieważ Polacy uznali go za niesprawiedliwy. Niemcy przywieźli sporo osób, które nie mieszkały już na Górnym Śląsku, ale mieszkały gdzieś w głębi Niemiec, ale urodziły się w prowincji śląskiej, w związku z czym wybuchło kolejne powstanie i to powstanie rozstrzygnęło losach Śląska, a nie plebiscyt. Postacią szczególnie zasłużoną dla Górnego Śląska jest Wojciech Korfanty. Był on pierwszym politykiem jednoznacznie głoszącym jedność Górnego Śląska z resztą ziem polskich. Przedstawiciel chrześcijańskiej demokracji, Prawda znany jeszcze z takich czasów, kiedy po Kulturkampfie mieliśmy do czynienia z takim konfliktem z Kościołem, a zarazem działacz polski, przedstawiciel Polski Polaków w parlamencie niemieckim, a zarazem ostatni dyktator, to jest dyktator Trzeciego Powstania Śląskiego, a więc postać kluczowa, która wpisała się jako ta niezwykle istotna dla losów Górnego Śląska. Powstania Śląskie stanowią jedną z najpiękniejszych kart w dziejach narodu polskiego. Wkład mieszkańców Śląska w walkę o niepodległość przyczynił się do kształtu obecnych granic naszego kraju. Konrad Chmioła, Telewizja Republika.